Cześć, ja jestem Krynio i zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z The Hunterkiem. Ale żeby nie było, ponieważ mam swoje podejrzenia co do nowej mapy, czyli Finlandii. Patrząc w ten sposób, już Wam to pokażę. Tutaj to jest? Nie, to nie jest tutaj. Kolercia, myślałem, że tu musiałbym do menu głównego wrócić. Dobra. Patrząc na ostatnie dwa lata, jak były wydawane mapy do The Huntera, to podejrzewam, że teraz zostanie wydana mapa w czerwcu, więc mamy maj, końcówkę maja, więc mamy trochę czasu. Podejrzewam, że ta mapa, na której teraz zagościłem, a jak myślicie, jaka to jest mapa? Jest to Yukon. Tak, tu troszkę gdzieś tam postrzelałem, coś tam grałem. Także poświęcimy tej mapie trochę czasu, postrzelamy sobie na niej i myślę, że będzie spoko. Tylko muszę sobie pozmieniać chyba wabiki, bo raczej na pewno tutaj indyków raczej nie ugoszczę. I powiem Wam tak, magazyn. Magazyn i przejdźmy do. Czy te pociski mi będą potrzebne? Nie wiem. Zobaczcie, jeżeli mi wagowo starczy, to nie będą tego zmieniał. Jelenie kanadyjskie. Tu ich nie ma. Jeleń mulak. Mulak tego nie wiem. To na pewno tego nie ma. Grzechotka rogowa. Tak. Jelenie szlachetne, czy tu są? Tego nie pamiętam, ale na pewno są tu łosie. Axis nie czytał. Jelenie szlachetne. Mulak, jeleń, jeleń wschodni. Dobra, wezmę to w razie czego. No dobra, to by było tyle. Czy jest tu? Aha, tutaj jeszcze by mi się przydał, jeżeli jest. Waży pół kilo. Nie sarna, zapach łosia. Zapach łosia, siosia. Tak, zapach łososia mam. Więc spoko, 12:20, nie głupia godzina. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz ja muszę sobie wejść w ekwipunek i wabiki. Grzechotka rogowa, co ja tu mam? Drapieżniki i bek. Więc na pewno. Dobra, na pewno będę potrzebował na łososia i grzechotkę rogową. Nie wiem, do czego mi będzie potrzebna ta zarza. Czy tu będą takie małe zwierzęta? Nie pamiętam. Trochę czasu mnie tu nie było, choć jak widzicie, no było ograne to. Jakąś chwilę temu, bo jeszcze mi nie zniknęło wszystko. Dobra, rozejrzyjmy się, co tutaj na tym Yukonie mnie czeka. Tam coś się drze. Lis rudy. Ale to raczej lisa, to nie ma szans, żebym ja go tu znalazł. No dobra, ale pójdziemy w stronę tego lisa. A nóż widelec. Tę i lis trafi. A ma wabik na lisa? Tak, mam wabik na lisa. Ale zamienię go za bek. Dobra, myślę, że nie będzie źle. Idziemy, zobaczymy, co mnie tu czeka. Wypadałoby trochę postrzelać. Choć nie wiem, czy godzina nie jest słaba. Gdzie jestem? Tutaj. Tutaj zmierzałbym w tą stronę. Zaznaczę sobie. Gdzieś tam w tamtą stronę bym sobie pozmierzał. Chyba, że coś zmieni moje plany, bo chciałbym sobie, jak dobrze pamiętam, tam są wilki.
A ja dzisiaj chciałbym sobie zapolować na wilki. No i bardzo, 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 bardzo daleko jest pan Lisek. Ale jakieś łosoś tam może by trafił, coś tam, tylko teraz muszę jeszcze sobie przejrzeć broni, gdzie mam co? Nie tak. Klasy od 7 do 9, 2 do 8. A, czyli łoś jest 8, ale nie zaryzykuję. Zaryzy chyba. No dobra. Idziemy. Coś tu tak bez zwierząt widzę. A jeszcze się piknę dezodorantem. Tak, żeby mnie nie wyczuły. No i sprawdźmy, czy jest jakieś łosiu. Żadnych zwierząt tu nie ma. O, ale lipa. No nic, idziemy tam w stronę tych wilków. Początek słaby, ale myślę, że się to zmieni. I wreszcie się jakieś zwierzątka pojawią. Bo liczyłem, że tu będzie więcej zwierząt, no ale cóż. Ale też taka mapa. Myślę, że Finlandia będzie coś zbliżona klimatem do Yukonu. Więc tak troszeczkę podgrzejemy atmosferę. Mówiąc szczerze, jednej rzeczy mi brakuje. Brakuje mi jednej rzeczy na tych mapach, takiej jakby specyfikacji. Nie wiem, jak to nazwać, specyfikacja, jest spis treści. Chodzi, a o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu na przykład piszą w informacji, że na Finlandii będzie 19 rodzajów zwierząt. No i na przykład gdzieś tam w menu, moim zdaniem powinna być taka informacja, na przykład, nie wiem, jest jakieś małe zdjęcie. Myślę, że to nie wymaga wielkiej jakiejś pracy. Małe zdjęcie, na przykład takie i takie zwierzę jest na tej mapie, takie i takie. Myśmy wiedzieli, że na przykład, nie wiem, spotkaliśmy łosia, niedźwiedzia, zająca, kaczkę, straczkę i inne coś tam, ale nie spotkaliśmy na przykład, nie wiem, wapiti albo jeszcze coś innego, tak? Ten list gdzieś tam się kręci. Ale chyba złą godzinę sobie wybrałem. Co mi tu chodziło? Jestem ciekaw, co tu chodziło. Pewnie ten lis. Na jak? Masz szansę, żebym tego lisa znalazł. Dobra, pobiegniemy trochę, bo to marne szanse. Jak nie, to zaraz wracam, zmieniam godzinę, bo niby jest południe, powinno tu coś łazić wszędzie.
Ale nie łazi. Może dlatego, że coś tu postrzelałem wcześniej. Ale raczej wątpię. Ale już dawno nie byłem na tej mapie, a dalej są ślady, że tu strzelałem. Nic. Idziemy, zobaczymy, może się trafi parę wilków. Zawgodowa, ale ty jesteś daleko, nie chcę mi się tam za tobą iść. Nie zależy na pieniądzach. Dobra, zobaczmy, czy... Nic nie ma, żadnego łosiu. To tu znowu gdzieś lis się pałęta. Teraz poszedł tam. Teraz wejdziemy do spalonego lasu. Sobie dzisiaj chciał jakieś wilki postrzelać. No zaś lis się drze. Ale tu zanim ja te wilki znajdę, albo w ogóle jakąkolwiek zwierzynę, coś czuję, że dzisiaj będzie słabo. No, godzina słaba, ale to dobra, zajdę, mam zaznaczone ten. No, schronisko, raczej tam chyba namiot. Że sobie spokojnie dojdę i najwyżej zrobię sobie zmianę godziny. Słyszę was. Nawołałem te wilki, one gdzieś muszą być, skoro się darły. Mogą być daleko. No dobra, idziemy sobie. Pies, bądź czujny. Pies będzie czujny, ale że tu żadnego łosia nie ma, nic. To aż dziwne. O Karibibu nie wspomnę, ale ja tu przyszedłem dzisiaj na wilki. No dobra, spróbujemy je trochę powołać. No słyszę, słyszałem wilki, ale...
No i gdzie ten wilk? Nie, to mapa. Gdzie on jest? No, spróbujemy nawołać, one gdzieś tu powinny być. Co to był, jeden pojedynczy wilk? Tam jest, ale tam ich gdzieś. Gdzie te wilcy są? Biegają, biegają. Przeładuj. Jest tam trochę tych wilców. Ciekawe, czy coś trafiłem. No, tego nie trafiłem już drugi raz. Teraz powinien był dostać. Coś tam leży. Dobra, idziemy tam pomału. Coś tam udało się wilków strzelić. Już tam na pewno coś leży. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Coś tam grubo, to nie tylko jeden leży. A ja coś czuję, że będzie więcej. Teraz nie widzę tego wilka, co tam był trafiony. Dobra, idę w tamtą stronę, no na pewno je znajdę, także. Chciałem wilki i są wilki. O, tam jest jeden. W jego stronę się udam. Że niespecjalnie dałem szansę wilkom. Oj, grubo tu postrzelane. Mam jednego. Na złoto trafiony, siódemka bardzo trudny, tylko go, to ten co leżał. Potem dostał jeszcze pięknie przez pucka. Ładnie. Gdzie ty mi się drzesz? Tam gdzieś za tą górką jesteś, ty mnie najmniej interesujesz. No trochę tych wilków trafiłem. Co najmniej cztery leżą, ten. Tyłek dostał na brąz trafiony, to mnie nie interesuje, ale tu się rozlał. Na srebro. Tu gdzieś jeszcze coś leży.
Jeszcze zobaczę. Tu mam jeszcze jakiegoś wilka. Cztery wilki trafione. Ten też gdzieś w tyłek dostał. Dobra, pies, zobacz, czy jest jeszcze gdzieś krew. Jest, coś tu jeszcze dostało. Się 75 mógł się wylizać, ale dobra, zobaczymy. Już, 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 ależ dobra. Łapkę dostał. Strzela gdzieś wilk. Dobrze. O. Was tam więcej jest. Dobrze, postrzegajcie sobie. To te, co mi pouciekały pewnie. Dobra, idziemy sobie w miarę spokojnie, podejdziemy tam bliżej. Uważaj, żeby mnie nie... Zaszły gdzieś z której strony tej wilki. Ja idę tu tak lekko na górkę, żeby mieć je w dole, nie dać się podejść, ale kto wie, może być, że mnie podejdą, albo że już po prostu uciekły. To jest takie wzniesienie lekkie. Za tym wzniesieniem może się okazać, że tam watacha wilków leży. Daleko się nie naucieka. Myślę, że dość dobrze dostał. Pamiętam pierwsze spotkanie z wilkami na tej mapie, to ja uciekałem przed nimi. A teraz, jak widzicie, to wilki uciekają przede mną. Ale jak trafię tutaj grubą taką watachę, albo dwie nieraz, to naprawdę jest co robić i nieźle mogą mi, że tak powiem, utrzeć uszy. Że zapewne swego jestem, ale...
No i co, ją gdzieś tu? O, właśnie. Organ nieżywotny, to słabo dostał. Daleko pewnie nie ucieknie. Ale może. Leży wilcy. Wilczuć. Miały być wilcy, są wilcy. O, w tyłek dostał, ale na złoto go trafiłem. Organ żywotny. Warszawa nie hoduje. Legendarny, jak mi niewiele zabrakło do diamentu. Ja pierdzielę, żeby poszło trafienie jak chciałem w płuco. Miałbym diament. Dobra. Miałbym wilka w diamencie. O cóż. Dobra, idę tutaj, przejdę się jeszcze po tych chaszczach. Chociaż w sumie wilki już mam. Postrzelałem sobie. Wrócę się do tej chaty. Szybka podróż. Wrócę się do miejsca, z którego zacząłem. Bo wilków sobie postrzelałem nawet ładnie. Jak widzicie, zabrakło mi ciut picikłaczek. Mi zabrakło do diamentu na wilku. Dobra, zobaczmy, czy tu jest coś. Godzinę, którą mamy. Dobra, ja sobie zrobię drzemkę do... No wskakuj! Do 6 rano. I myślę, że od 6 tutaj się powinno coś zacząć dziać. Wilki miały być, były wilki. Nie to chciałem. To chciałem. Dobra. 5-6 rano, odpocznij. Niewiele mi zabrakło do diamentu. No jak? Och, zły jestem. Żebym wiedział. Karibu gdzieś tam. Wyjdźmy tu za winkiel, zajrzyjmy, gdzie to karibu. Karbę bibu, nie widać karbę bibu. No nic, nic tu nie ma. Zobaczyłem, że coś wyjdzie. Coś tu się zmieni, jakieś zwierzęta przybędą, a tu nic. Niedobrze. Bardzo niedobrze, nieładnie. Liczyłem tu postrzelać, a wychodzi na to, że nie postrzelam. Okej, ci zobaczmy mapę. Jedenasta trzydzieści, 15 bizony, łoś, 9:30,
9:30 łoś. Ta szósta to tak jakby trochę za szybko, no ale dobra. Rozejrzyjmy się, może on już widelec coś się trafi, co tu kopytkowało. O, Stomi Karibu. 300 metrów, trochę dużo. Znaczy mam broń, żeby je sięgnąć na tą odległość. Niewielki. Słabe te karibu, dwójka, jedynka, dwójka, jest ta grzechotka rogowa. Pewnie mnie nie słyszą, bo daleko. No nic, podejdziemy, zobaczymy, może coś, jakiś karibus strzelimy. Ale powiem wam, że liczę, że ta mapa Finlandii będzie coś podobnego jak tutaj na Yukonie, bo akurat Yukon jest jedną z lepszych map. Chociaż po jakimś czasie wiem, że niektóre mapy troszkę aktualizowali, upgrade'owali. Nie wiem, nazwijcie to sobie jak chcecie. Ale chodzi mi o to, że po prostu troszkę więcej zwierząt się pojawiło na tych mapach. Te karibu mi gdzieś uciekną, jestem tego pewien. Jest, weźcie połóż. Bo nie wiem, czy to ty biegasz. Jakieś zwierzątko mi tu biega. Dobra, tu gdzieś płytę. Kartę widu. Pytanie tylko, gdzie to karibu poszło? Tutaj gdzieś widziałem. Jak ja je tu gdzieś widziałem, no to gdzie one są? Tu są ślady tych karibu. A gdzie są same karibu?
No jedno trywialne strzeliłem. Dobra, coś tam dostały. Jakieś strzały padły. Zobaczymy zaraz, co tu się udało strzelić. O, to dość ładnie dostało. Bo już mi tutaj leży. Pięknie. Tylko to jest jedynka, więc tylko brązik. 430 na diament, to nawet się nie zbliżyłem. Dobra, gdzieś tutaj uciekały. Przyjrzyjmy sobie teren, czy tu nic nie ma. Piesek, szukaj. Musi tu gdzieś być jakaś krew. O, tu jest. Nie. Dobra, chyba coś złapał. Tu jest kolejne trafienie. Spore szanse, że będą leżały niedaleko siebie. 50-75. Blisko były. Tu coś leży, nie tego szukam. Ale podniosę. Gdzieś w tyłek dostało. Dobra. No już idę. Gdzie to karbibu? Nie mów, że się wylizało. Nie, leży chyba. W tyłek dostało, bo to były te biegające. Super, teraz chodź tutaj. Czy ja tu coś trafiłem? Szanse są nikłe, ale sprawdź. Dałem kilka strzałów, ale raczej chyba to były. Słabe strzały. Znaleziono trop. Mnie nie interesuje trop. Interesuje mnie krew. To chyba nic więcej nie udało mi się trafić. Ciekaw jestem, co ja tu jeszcze spotkam, bo nie pamiętam. Na razie karibu. Na łosia cały czas liczę. Ale łosi raczej nie ma. Wilki już popolowałem. Niewiele mi brakło do diamentu na wilkach, no ale cóż.
Albo ja to mam zaznaczone co innego, dobra. Mam bony, pójdźmy sobie w tą stronę. O, gdzieś tam. Może jakiegoś łososia trafię. Bo wilki chciałem, wilki trafiłem. Ładnie postrzelałem. Teraz łososia bym chciał, ale łososia nie ma. Na razie karbibu postrzelałem. Może spoko. Zastanawiam się, co ja tu jeszcze sobie znajdę. No, pici kłaczek zabrakło mi do diamentu. No ale cóż, można mieć wszystkiego. Co tu jeszcze na tych równinach mnie czeka? Coś bym sobie tu znalazł, jakieś zwierzątko, ale na razie to nie chusteczki. Co tu lejzło? Karbibu. Gdzie jest karbibu? Jestem bardzo ciekaw, ale bardzo dziwne. Że wam powiem, że łososi nie ma. Jakiś łosoś się pojawi, a tu nie chusteczki. No nic, to postrzelamy do karbibu jak będą, no. Okaże się, że 5 lat temu tutaj szedł. Nie ma karbibu. No dobrze, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No nic, liczyłem, że coś więcej uda się strzelić, ale słabo. Miałem wilki. Karibu? Ok, były karibu. Chciałem łososia? Nie ma łososia. Wszystkie łososie chciało na tej mapie. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Siódma 10.
Trzeba się gdzieś wybrać za łososiami, no nie ma łososi. Chyba wędkę zmienić. No zobaczmy. Dezodorantem się wypryskamy. Takim, żeby mnie łososie nie wyczuły. Ale nie ma ich. Tu jest jakaś moja ambona, ale tu nic nie ma. Dobra, idziemy w tamtą stronę. No, co mam zrobić? Idę w stronę znacznika. No, liczyłem, że coś. Coś będzie, jakiegoś łosia, łososia trafię. No, zaraz się okaże, że trzeba będzie się stąd stepnąć gdzie indziej. Gdzie to może być takie dobre miejsce? Sprawdźmy tutaj. Sprawdźmy, że tam się pojawią jakieś łososie. Bibzon! To trafiamy Bibzony. Który Bibzon jeszcze nie dostał? Załaduj. A to tu są jeszcze Bibzony. Tam chyba karbibu. Bibzon. Jeden Bibzon leży. Kurde lebele, ja chciałem łososie, a ja trafiam Bibzony. Tam jakieś karbibu dostało po uszach. No po prostu masakra. Karbibu leży, tam chyba Bibzon, tu Bibzon. Ale podroga. Dobra, 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 dawaj, 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 szybka zmiana. Nie to. Gdzie on jest? Gdzie on tu se chodzi? Tam se chodzi.
Ty, do ciebie nie strzelam. Powinieneś się położyć. 75. Dwadzieścia pięć, 50. Dobra, 0,25. Już dostał taką poprawkę, że... No i położył się na plecy. Dobra. Pogoda na Yukonie. Mam, zmieńmy sobie broń. Na razie pozbierajmy bizonów. 4 albo 5. 3 leżą, a ze dwóch nie widzę. Zobaczmy po kolei, co mnie tu się trafiło. Na srebro. Daleko, daleko byłem w polu. Gdzieś się coś narozlewało. Tali był ładnie na brąz, ale nieodpowiednia amunicja. Niestety dostało na grubo. O, tu 3 bibzony w kupie. Aż sobie fotkę zrobię, nie? Co my tu mamy? Srebro. Niewielki, dobra. Bardzo łatwy, też srebro, ale już wyższa trochę chyba ocena. I tu mamy co? Bardzo łatwy, ale złoto. 151, ale to i tak mało. Dobra, jeszcze gdzieś tam był jeden. Gdzieś tu jeszcze Bibzon brykał. Znaczy Bibzon. To nie Bibzon, to jego ślady, tropy. Tu gdzieś bry... A tu leży, dobra. Nic nie jest tak źle. Kręg lędźwiowy, kręgi piersiowe i dopiero na końcu ciało brzuch. Dwa razy dostał w kręgosłup. Cały kręgosłup rozwaliłem. Kurka. Waga spora. Mam go dobrze trafił, byłyby szanse, no 200. Kurde, to już była szansa. Kurka była. Niuch. To była szansa pod diament. A tak w ogóle. Czekajcie, czekajcie. System grafika, rozgrywka, rozgrywka. Nie rozgrywka. Ekwipunek, dziennik myśliwego. Dziennik misji, ekwipunek. Umiejętności, cechy, kodeks. Dziennik historia. Pokazy myśliwy, profil myśliwski, diament. Dwa diamenty mam. Dwa diamenty. Na łuku tu coś mam, tu mam.
Świetny okaz. Ciekawe, co to jest. Brązu 600 parę, srebro 400 parę, 114 złota, 2 diamenty, zebrane okazy. Dobra, trafione strzały. 2000, dokładność 66%, mało. Sztucer, dobra. Najdalszy strzał trafiony w organ żywotny 397 metrów. Proszę. Na słuch 31 tysięcy, spuszczone 2 i zapach, wzrok, dobra. Grubo. Grubo. Teraz ja bym chciał, nie grubo, a chciałbym. Trzysta pięćdziesiąt metrów. Łyka niewielka. To skrócę do 300 metrów chociaż. Da się jeszcze, to jeszcze skrócę. Są łososie. Dobra. 300 metrów. Próbuję tego łososia czasnąć na 300 metrów. Dobra, ten łosoś dostał. Dobra, Bibzona dwa razy. Idę po Bibzona i idę po łososia. Akurat się udało, że i łososie się trafiły. Czyżby Bibzon leżał? Mniejsze prawdopodobieństwo, ale Bibzon pewnie tak. Zobaczę tego bizona. Bizon, bibzon. On gdzieś tu powinien być niedaleko. Mam zaznaczonego łosia. Łososia mojego. Ale gdzieś tu było trafienie bibzona. On tutaj właśnie dostał. Znać mi tego Bibzona. Magenta Biznes, gdzie jesteś? Dobra, jest Magenta Biznes. I gdzie jest Bibzon? Jest Bibzon. Dobrze dostał. Niewielki, dobra. O, jest i mój łosoś. Po jednym strzale z takiej odległości? No, nie wierzę. Że aż tak mi dzisiaj part sprzyja.
Naprawdę nie wierzę. Bo nie spodziewałem się, że trafię w końcu łososia. Chciałem wilki, były wilki. Bibzony karibu po drodze, ale łosia wreszcie mam i to z daleka go strzelałem. Gdzie ty łososiu dostałeś? Bardzo łatwy, trójeczka, ale ładnie dostał po puckach. Usuń ten znacznik, daj mi go tutaj. Gdzieś tam właśnie w stronę tego, tam też jest jezioro. Chcę tam pójść zobaczyć, choć tu gdzieś łosie uciekały. Ja sobie pójdę może na razie tropem tych łosi. Może Anusz widelec, uda mi się jeszcze łososia strzelić. Teraz będzie pewnie biało. Na razie to nie ma nadziei na łososia. No i czemu to biegnie? Jeszcze tu gdzieś pobiegło, no ludzie święci. Nie ma szans, żebym go trafił. Nie z takiego biegu. Kuba nic, ale pierniczał. Jakby mu ogon podpolili. Bibzony, 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 bibzony. No teraz by się schował, cwaniak jesteś, nie? Teraz to ty się bujaj. Trójka. Jedynka. Czekaj, ci sobie na lornetkę, będzie mi prościej. Gdzie one są? A tu są. Dwójka. Trójka. Jedynka. Jedynka, ta trójka mnie interesuje. Interesuje mnie ta trójka. Tylko żeby tą trójkę strzelić,
No to już reszta też. Postrzelamy. Och. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze zostało. Coś tu padło, coś tu zaznaczone, ale na ile to zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy tą trójkę strzeliłem jak chciałem. Jest, szukaj krwi. No, nie trzeba ci poprawiać. No całe szczęście. Dobra, później dostał w tyłek, dostał w płuco. Pies szuka. Tu jeden leży. Szukaj, szukaj, bo mi się wydaje, że tu jest więcej krwi i więcej niespodzianek. O, tu coś jest, już widzę z daleka. Nie najlepiej trafione na to wychodzi.
Wiem, pies, że czujność, bo te bibzony mnie próbują otoczyć. Dobra, trochę tego nastrzelali. Gdzie on jest? Jest od której strony jest ten bizon? W tych pasztach to ja go nie zobaczę. One mi gdzieś tu dały dyla. No nic, idziemy, zobaczymy. To akurat gdzieś tutaj. Gdzie one tu są? Nie trafione to było zupełnie. Ten już powinien dostać. Dostał ładnie tamten. Nie wiem, w co go trafiłem. Nie wiem, w co tamtego trafiłem, ale tak mu przygrzałem. Brąz. Tego myślałem, że nie trafiłem, a padł praktycznie od razu, więc co pan dostał, panie Bigzon? Ojojojojoj, dobra. Najgorszy strzał, jaki mógł być. Bez komentarza. Dlatego padł od razu. Jak widzicie, mam iść gdzie indziej, a gdzie indziej idę. Biegnie kusem Bibzon. Jeszcze gdzieś Bibzony mi poszły. Więc ja się tutaj spróbuję za nimi post. Bym powiedział podkradać, ale ja biegnę za nimi, więc to nie będzie podkradanie się. O, strzelanie ładne. Wilki, łoś, bizony. Karibu. No, nadziało się to. Dobra, ja się tutaj szybką podróżą przyniosę. Zobaczę, czy tutaj coś jeszcze będzie. I taki wstęp sobie zrobimy do ikonu dzisiaj. Tak nie za długo. Ja tutaj sobie... Jeszcze się rozejrzę, czy tu czegoś nie ma. Raczej nie spodziewam się, żeby tu coś mi było. Ja tu dopiero byłem i stąd poszedłem dalej, więc raczej tu nic nie będzie. Zobaczymy na następny raz, gdzie się udamy. Sporo strzelania było, bo były wilki, które chciałem, były bizony, których się nie spodziewałem, było karibu. Także myślę, że spoko. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zapraszam was na kolejny odcinek i czekamy na nową mapę, na Finlandię. Trzymajcie się. Cześć.